Może zauważyliście, ale dzisiaj troszeczkę mamy inną inaczej na nabożeństwie. To nie tylko dlatego, że sami mężczyźni prowadzili nabożeństwo, ale więcej czasu spędzimy w modlitwie i w uwielbieniu pokazaniu. Bo po raz czwarty spotykamy się, żeby rozmawiać o modlitwie. O modlitwie jak najprościej. Bo zdaję sobie sprawę, że dla wielu z was, tak jak i dla mnie modlitwa wcale nie jest prostą sprawą, bo nie każdy z nas ma dar modlitwy. Ale każdy wie, że im głębsze nasze życie modlitewne, tym głębsze nasze życie codzienne. Mówiliśmy już, że w modlitwie najważniejsze jest, pierwszym krokiem jest znalezienie takiego miejsca odosobnienia. I nie chodzi tylko o fizyczne miejsce, ale takie miejsce w nas, w którym Bóg już jest i Bóg już tam jest i on chce do nas mówić. To jest miejsce, w którym wsłuchujemy się w Jego głos, by potem żyć według tego, co usłyszeliśmy. Mówiliśmy. Tydzień później, że to miejsce odosobnienia, to miejsce wyciszenia, ma kilka tajemnic. A tymi tajemnicami są czuwanie, czekanie, prośba, wstawiennictwo, ogłaszanie, pozycja, jaką mamy w Chrystusie i tak zwana kluczowa tajemnica. Jeśli ktoś nie był, zachęcam, odsłuchajcie poprzednie nauczania. A dwa tygodnie temu dotarliśmy do modlitwy Ojcze Nasz, do modlitwy Pańskiej, z której dowiedzieliśmy się, że ten, do którego się modlimy. Jest naszym ojcem, który chce i potrafi, chce i potrafi dawać dobre dary swoim dzieciom i którego powinniśmy prosić. Może niektórzy z Was pamiętają o kilka spraw. Gdy je wymienię dla tych, którzy z Was nie byli, będą one mgliste. Dlatego zachęcam do odsłuchania tego ojca. Możemy prosić o korzenie, możemy prosić o skrzydła, o mapę, o narzędzia, o laboratorium, o dziedzictwo, o tożsamość. Bo on ma to dla nas. I dzisiaj znowu pochylamy się nad modlitwą Pańską. By z niej czerpać siłę, inspirację, by z niej się uczyć modlitwy, a dzisiaj w szczególny sposób zastanawiamy się nad słowami: Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola Ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Albo jak znamy to na pamięć, przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na Ziemi. Za chwilę, gdy tylko skończę kazanie, więcej czasu, jak już mówiłem, poświęcimy modlitwie, szczególnej modlitwie, wyjątkowej, proklamacji Królestwa Bożego w naszym życiu i nad naszym życiem. Tych z Was, którzy będą potrzebować takiej modlitwy, tak jak to zwykle robimy, poprosimy tutaj do wyjścia przed scenę, gdzie będą czekali nasi duszpasterze, by wspierać was w tej modlitwie. Będziemy modlić się i proklamować Królestwo Boże nad tymi obszarami waszego życia, które potrzebują Bożego Panowania. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to to może wydać się dla Ciebie trudne, wyjść do przodu tutaj, gdy jestem po raz pierwszy, krępujące, ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli wykonasz taki krok odwagi, to odbierzesz dziś wyjątkowe błogosławieństwo, które może mieć szczególne znaczenie dla całego Twojego życia. Dlatego niech w nas teraz będzie nastawienie, że za chwilę, już za niedługo, pójdziemy tutaj, by się modlić razem i proklamować Boże Królestwo nad naszym życiem, ponieważ każdy z nas ma takie sfery w swoim życiu, które potrzebują Bożego Panowania, ponieważ zmagamy się z różnymi problemami naszego życia. Dlatego poproszę teraz aby już w tym momencie Duch Święty przemawiał do nas w szczególny sposób i proszę ciebie Boże żebyś przez Ducha Świętego i swoje słowo mówił do naszych umysłów a potem niech to słowo poruszy nasze serca i dzisiaj pokaże nam te dziedziny naszego życia które potrzebują twojego panowania byśmy mogli się poddać tobie i prowadzić życie które tobie przyniesie chwałę a nam da spełnienie w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Tobie, Panie, że tak właśnie chcesz, że taka jest Twoja wola dla naszego życia. I dlatego za to Tobie dziękujemy. Amen. Wróćmy jednak do naszego tekstu. Przeczytam je w tym najnowszym przekładzie. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola Ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. My jesteśmy powołani do tego, by ogłaszać Królestwo Boże na Ziemi. Wiem, że dzisiaj. Nie do końca rozumiemy, czym jest Królestwo. I myślę, że uczniowie, kiedy Pan Jezus mówił im o Królestwie, też tego nie rozumieli do końca, bo gdy Jezus modlił się, przyjść Królestwo Twoje, to oni myśleli, że On odnowi geograficzne i polityczne Królestwo Izraela. A Królestwo, w takim ogólnym pojęciu to teren, to dominium króla, to jest jego miejsce panowania, to jest miejsce, gdzie Król sprawuje rządy. To jest. Obszar, nad którym król sprawuje rządy. Na ziemi, właśnie królestwo to jest geograficzna przestrzeń, ale w niebie nie chodzi o granice, bo pańska jest ziemia i wszystko to, co ją napełnia, mówi Biblia. W niebie nie chodzi o granice geograficznego terytorium, w niebie chodzi o władzę i autorytet. Królestwo niebios to nie tylko panowanie wynikające, a może powiem inaczej, to nie jest panu, panowanie wynikające z przestrzeni fizycznej, ale to panowanie i sprawowanie rządów oparte o wpływ. To sprawowanie rządów oparte o wpływ. Większość królestw jest rządzonych przez króla, który, który ma własne spojrzenie na ludzi, własne spojrzenie na przyrodę i to, co mu jest poddane. I przede wszystkim królowie zazwyczaj w pierwszej kolejności mieli na względzie swój własny interes. Ale nasze Królestwo musimy pamiętać o tym, że jest zarządzane przez naszego Ojca. Nasz Ojciec jest królem w tym Królestwie. Dlatego modlitwa Pańska zaczyna się właśnie takimi słowami Ojcze nasz, który jesteś w niebie, bo On najpierw jest Ojcem, a potem jest Królem. A potem jest królem. I to królem łaskawym. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nieskory do gniewu i pełen dobroci, mówi Pismo Święte. On zawsze ma na względzie to, co dla Ciebie najlepsze. Nasz król nie zmusza nikogo do niczego. On włada tam, gdzie ludzie dają mu do tego przyzwolenie, gdzie otwierają przed nim swoje serca. Kiedy my poddajemy swoją wolę Jego woli, to wtedy Królestwo w indywidualny sposób, w szczególny sposób do nas przychodzi. Królestwo więc przede wszystkim rozpoczyna się w sercu poszczególnych osób. W Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale Jezus powiedział takie zdanie: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Nikt nie powie: Spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam. Bo właściwie królestwo Boże jest pośród Was. A w innym miejscu w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale, Jezus powiedział: Opamiętajcie się, gdyż królestwo niebiost jest blisko. Opamiętajcie się. Co to znaczy? To znaczy, że bramą do królestwa Bożego jest pokuta. Inaczej mówiąc, zmiana sposobu naszego myślenia i zwrócenie się w kierunku Boga i wyznanie go swoim Panem. I powiedzenie mu, że nasze życie bez Niego nic nie jest warte i że jesteśmy od Niego po prostu, że my go bardzo potrzebujemy. Bo jeśli nie poddamy swojej woli, Jego woli, to On nie jest tam władcą. To On nie jest moim panem. Jeśli w moim życiu jest jakikolwiek obszar, w którym On nie jest panem, to nie ma tam królestwa. On tam nie jest królem. Ja wiem, że dzisiaj będę się ślizgał o granice, dla niektórych może to być nawet o granice herezji, ale postaram się z tego jakoś wybrnąć. Ja osobiście wierzę, że w pierwszej kolejności, by królestwo Boże mogło zejść na Ziemię, musi zacząć się od Bożego Panowania w naszych sercach. Jeśli chcę, żeby modlę się przyjść, królestwo Twoje, to w pierwszej kolejności muszę modlić się, żeby Boże Panowanie było w moim życiu i nad każdą jego sferą. Kochani, my jesteśmy w podróży życiowej, by poddać wszystkie, wszystko, co w naszym życiu pod Boże Panowanie, nasze pragnienia, marzenia, myśli, emocje, wolę. John Wesley, mój ulubiony kaznodzieja z Anglii, z opoki przebudzenia, powiedział, że świat jeszcze nie widział, co może się wydarzyć przez przed, przed jednego człowieka, który całkowicie i kompletnie podporządkował się Panu Bogu. Jedyny, który do tej pory tego dokonał, to Pan Jezus. Ale my możemy i powinniśmy iść, dążyć w tym kierunku. Kiedy więc już poddamy swoje serca i kiedy dochodzimy do punktu, w którym mówimy: Panie, nie moja, lecz Twoja niech się stanie wola, to musimy sobie zadać pytanie: Gdzie mogę odkryć, co jest Bożą Wolą? Bo pytanie o królestwo, o panowanie, to jest pytanie o Bożą Wolę, między innymi o Bożą Wolę. Gdzie mogę odkryć Bożą Wolę dla mojego życia? Apostoł Paweł w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, mówił tak. Prosimy, modlił się, prosimy, aby Bóg napełnił Was poznaniem swojej woli, we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to byście postępowali w sposób, w sposób godny Pana. Mogli mu się we wszystkim podobać. Wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Przepiękny i głęboki tekst modlitwy apostoła Pawła o to, byśmy rozeznawali Bożą wolę. Gdzie więc mogę odnaleźć Bożą wolę? Po pierwsze, Bożą wolę mogę odkryć w Jego Słowie. W Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, w Biblii. Jeśli nie czytasz Bożego Słowa, jeśli nie znasz Bożego Słowa, jeśli nie spędzasz czasu z Bożym Słowem, nie poznajesz Bożej woli. Nie poznajesz Bożej woli, bo Boża wola tam jest zamieszczona. Cokolwiek znajdziesz w Bożym Słowie, to jest Jego wolą. I jeśli znajdziesz tam jakąś obietnicę, to możesz modlić się nad sobą samym nad każdym członkiem swojej rodziny tym Bożym słowem bo taka jest Boża wola powtórzę to raz jeszcze że każdego dnia powinienem modlić się słowem Bożym nad moim życiem nad życiem mojej rodziny nad życiem mojego kościoła nad życiem mojego miasta i nad życiem mojego narodu bo wolę Bożą on odnajdujemy po pierwsze w jego słowie po drugie, Bożą Wolę odkrywamy w Jego Królestwie. Jest to dla mnie odkrycie ostatnich, ostatniego czasu. Wolę Bożą odnajdujemy też w Jego Królestwie. Ona oczywiście jest, to jest wszystko powiązane ze słowem i zgodne ze słowem. Ogłaszając Bożą Wolę, ogłaszamy Boże Panowanie, czyli ogłaszamy Boże Królestwo. Wszystko, co jest w Bożym Królestwie, jest Bożą Wolą, a czego nie ma w Królestwie, nie jest Bożą Wolą. Dlatego modlimy się jak w niebie, taki na Ziemi. Jak w niebie, taki na Ziemi. Wszystko, co jest w Bożym Królestwie, jest Bożą Wolą, a czego nie ma w Bożym Królestwie, nie jest Bożą Wolą. W liście do Rzymian w 14 rozdziale, w 17 wierszu. Apostoł Paweł, Duch Święty przez apostoła Pawła, odkrywa nieco nam z Królestwa Bożego. Królestwo Boże to jest ogromny temat. Ja nawet bałbym się podjąć, żeby całościowo to ogarnąć, bo to jest ogromny temat. Miejcie świadomość, że dzisiaj tylko dotykamy, bo mówimy o modlitwie jak najprościej. Jest wiele książek, które można sobie poczytać i do tego was zachęcam. Jest wiele cennych rzeczy, coraz więcej literatury na temat modlitwy jest wydanej. Ja tylko chcę pobudzić w nas. I powiedzieć jak najprościej, by wzbudzić Boże pragnienia modlitwy w naszym sercu. Posłuchajmy, co apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, mówi o Królestwie Bożym. Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość jest więc w królestwie bożym. Sprawiedliwość jest w królestwie, więc powinienem modlić się o sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? W języku greckim, czyli w języku Pisma Świętego, sprawiedliwość oznacza zgodność z wyższym autorytetem. A dla nas autorytetem jest kto? Nie, nie ma was na sali. Jest Jezus, jest Bóg wszechmocny. Sprawiedliwość to zgodność z wyższym autorytetem, z Najwyższym, którym jest Wszechmocny Bóg, i sprawiedliwość stoi w opozycji do bezprawia. Za każdym więc razem, kiedy stajemy w obronie sprawiedliwości, ogłaszamy Boże Królestwo. Ogłaszamy Boże Królestwo. Powinienem więc modlić się o sprawiedliwość na ziemi. Kiedy modlę się na przykład o powstrzymanie handlu ludźmi, a to jest biznes, Prawie tak ogromny jak biznes narkotykowy, to jest w pierwszych dwóch biznesach na świecie, to jest handel ludźmi, to jest niewyobrażalne. XXI wiek. W Polsce to jest ogromny problem, tylko się o nim nie mówi. Powstają organizacje, które walczą z tym problemem. Ponieważ są grupy mafijne, które dorabiają się ogromnych pieniędzy, Polska jest krajem tranzytowym i docelowym, my sobie nie znajemy z tego sprawy. Czasami żyjemy w niewiedzy, więc kiedy modlimy się o powstrzymanie handlu ludźmi i działamy w tym kierunku, modlimy się i działamy na rzecz objawienia się Królestwa Bożego, i modlę się wtedy o Bożą wolę. Powinienem też modlić się o sprawiedliwe prawa, powinienem modlić się o sprawiedliwość w sercach polityków. Nieważne, jaką opcję popierasz, móc się, żeby była sprawiedliwość w sercach polityków, żeby do ich serc przyszło Królestwo Boże. Mamy modlić się o sprawiedliwość w medycynie, mamy modlić się o sprawiedliwość w edukacji, mamy modlić się o sprawiedliwość w każdej dziedzinie życia. Tak się rodzi wpływ kościoła, Twój i mój wpływ. Jeśli więc moje życie jest modlitwą, to powinienem modlić się o sprawiedliwość na świecie, ale też powinienem działać sprawiedliwie. To zawsze idzie w parze. Nie powinienem oszukiwać, nie powinienem kraść, nie powinienem robić niesprawiedliwych rzeczy. Prawdą jest, że nasza sprawiedliwość jest w Chrystusie, a nie w uczynkach. Przed Bogiem jestem sprawiedliwy, bo jestem w Jezusie. Jestem przyobleczony w Jezusa i Bóg patrząc na mnie, patrzy na Jezusa, a Jezus jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Ale Jezus żyjący we mnie uzdalnia mnie do tego, żeby żyć sprawiedliwie tak jak on. I jak mówi właśnie apostoł Paweł, kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Kiedy żyjemy sprawiedliwie na Ziemi, to, to podobamy się Bogu i mamy uznanie ludzi. Wiecie, wiele lat temu miałem taką historię. Byłem pastorem w Ciechanowie i pot potrzebowałem kupić blachę. Poszedłem do sklepu, a wtedy to były na przydziały tak zwane. I sprzedawca mówi do mnie: Jak się da, to się da. Jak zakombinujemy, ma pan przydział, no wie, nie mam. No ale jak się zakombinuje, no to będzie pan miał. Ale ja powiedziałem, że ja nie kombinuję, ja tego nie zrobię. Ja chcę w uczciwy sposób, tak jak powinno być. Wiecie, po jakimś czasie, wiecie co mi powiedział ten sprzedawca? Powiedział mi, że gdybym wtedy uległ, to on nie wierzyłby w to, co ja mówię. Na tym polega sprawiedliwość. Między innymi, kiedy żyjesz sprawiedliwie na ziemi, to podobasz się Bogu i masz uznanie ludzi. Ludzie sprawdzają, patrząc na ciebie, jakiego królestwa ambasadorem jesteś. Wiecie, ja odkryłem to, że niewierzący ludzie bardziej wiedzą, jak my powinniśmy żyć, niż my sami. Oni często nam mówią: Jak ty możesz mówić, że jesteś wierzący, jak żyjesz tak i tak, prawda? Spotkaliście się z tym? No nie wiem, czy ktoś jest na tej sali dzisiaj. Chyba nudzę. Ale to ponudzę dalej. Królestwo to sprawiedliwość, i o tym mówiliśmy, ale królestwo to pokój. Królestwo to pokój. Powinienem więc modlić się o pokój. I to nie jest modlitwa Miss Ameryki, czy jak, jak, jakiejś innej, tylko to jest modlitwa o prawdziwy pokój. Boży pokój. Pokój nad moją rodziną, pokój nad moim domem, pokój nad moim miastem, nad narodem. I trzecia rzecz. Z Królestwa Bożego, to Królestwo jest, to jest sprawiedliwość, pokój, ale to też radość. Słyszycie? Królestwo Boże to radość. I wiem, że nie modlę się zbyt wiele, ogłaszając radość nad ludźmi. Ja modlę się o radość. Ja mam taką swoją modlitwę dotyczącą radości, ale wiem, że powinienem ogłaszać radość nad innymi ludźmi. Bo Biblia mówi, że radość z Pana jest naszą siłą. Naszą siłą. Jeśli więc chcesz się modlić o siłę dla ludzi, ogłaszaj nad nimi Bożą Radość. I moglibyśmy tak wymieniać dalej, a ja tylko podałem trzy przykładowe rzeczy, które są w Królestwie: Sprawiedliwość, pokój i radość. Cokolwiek jest w Bożym Królestwie, jest Bożą Wolą. A teraz otrę się o kontrowersje. Pójdę po tak zwanej bandzie. Otrę się o granice ale chcę, żebyśmy przez chwilę o tym pomyśleli, bo nie daje mi to spokoju od dłuższego czasu. Wiem, że wielu z was też się z tym problemem zmaga. To, co powiem teraz, chcę powiedzieć z wielką wrażliwością. I, na, i mówię, mam nadzieję, że to nie będzie herezja i nawet się nie otrę o herezję. Ale zadam wam pytanie i sobie je zadaję. Czy choroba jest w Bożym Królestwie? Jest choroba w Bożym Królestwie? W Królestwie Bożym nie ma choroby. Wierzę w to, że w niebie nikt nie jest chory. Chociaż piosenka polska mówiła, że niebo jest chore, las moknie i tak dalej, ale to jest piosenka, a nie słowo Boże. Przed upadkiem Adama i Ewy nie było choroby. I kiedy człowiek zgrzeszył, grzech otworzył drzwi dla klątw, a jedną z nich jest choroba. Ale kiedy Jezus wyeliminował twój grzech i pozbył się kary za grzech, a zapłatą za grzech jest śmierć, pozbył się jej w sercu zbiorowym indywidualnym. Ale też w tym całym pakiecie jest też element uzdrowienia. Jest też element uzdrowienia. I posłuchajcie Ewangelii Mateusza. Jezus, Mateusz opisuje tak i komentuje pewne wydarzenie z Jezusem. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wyganiał duchy i uzdrawiał wszystkich, którym coś dolegało. Uzdrawiał wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez Izajasza proroka. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. A list do Hebrajczyków mówi, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Uzdrowienie jest częścią odkupienia. I dlatego, że w królestwie jest uzdrowienie, to możemy modlić się nad osobami chorymi, mówiąc: "Przyjdź królestwo Twoje" A jeśli Boża wola jest w królestwie, to wszystko, co jest w królestwie, jest Jego wolą. Nie wychodźcie jeszcze, ja to wytłumaczę bardziej. Ja osobiście wierzę i wolę tak wierzyć, i wolę się nawet w tym mylić, ale tak wierzyć, że Bożą wolą jest zdrowie. Ale posłuchajcie dalej. Jezus powiedział: Ja przyszedłem, żeby owce miały życie i obfitowały. To są słowa Jezusa. A tuż przed swoim wniebowstopieniem powiedział uczniom, tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki, w imieniu moim będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami. W swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga, oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę. Podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Na razie tyle o uzdrowieniu. Zaraz do niego wrócę. A teraz coś o wiele bardziej kontrowersyjnego. Pomyślmy chwilę o ubóstwie. Czy ubóstwo jest w niebie? Ja wierzę, że Bożą wolą dla człowieka nigdy nie było i nie jest, żeby żył w ubóstwie. Będę w tym delikatny. O słuchajcie, co mówi apostoł Paweł, bo to o to wchodzi. Drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. No ale powiesz, no ja jakoś tego nie czuję. Ja to rozumiem i sam wiem, co to znaczy nie mieć co do garka włożyć. Rozumiem te dylematy, ale też odkryłem, że ubóstwo to bardziej stan umysłu, Niż stan portfela. I myślę, że tu o to chodzi. Że ubóstwo jest bardziej stanem umysłu niż stanem portfela. I apostoł Paweł to pięknie opisał w liście do Filipian. Wiem, co to skromność. Znam, znany mi jest dostatek. Radzę sobie wszędzie w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I to dla mnie wszystko na ten temat. Dla mnie wszystko na ten temat, na ten moment. I chciałbym tu jeszcze dotknąć jednej rzeczy, zanim za chwilę będziemy się modlić. Zanim poproszę Was, żebyście wyszli tutaj do modlitwy. Bo gdy o tym myślę wszystkim, ja to jeszcze bardziej za chwilę wytłumaczę, rozważam coś takiego, co się nazywa Bożą suwerennością. Dzisiaj naszego teologa zaczepiłem, pastora Grzegorza, Boboryka, żeby pogadać z nim, czy wszystko, co dzieje się na świecie jest wolą Bożą, czy Bóg jest suwerenny i tak dalej. Jako teolog dał mi wszystkie możliwe wymijające odpowiedzi na dzień dobry. No bo zapytałem go przed nabożeństwem. Powiem wam, że nie do końca rozumiem Bożej suwerenności. Zmagam się z tym, czytam na ten temat i nie potrafię tego rozgryźć. Ale myślę sobie, że może tak jest jak w księdze Hioba, że jego głos jako cichy szept słyszymy, a kto zrozumie w ogóle Boga? Ale staram się, rozmyślam. Próbuję zrozumieć, na czym ta suwerenność, bo często modląc się o kogoś, wiemy, co jest Bożą wolą, modlimy się, a tu nic nie działa. I niektórzy mówią, no bo Bóg jest suwerenny. I wtedy ja sobie myślę tak, no jest suwerenny, to co to znaczy? Że jak obiecał, to może się odkręcić i powiedzieć, obiecałem, ale zmieniam zdanie w tym momencie. Macie te dylematy, pewnie, nie? Ja je mam. One mnie dotykają. Ja dzisiaj tylko, je, ja dzisiaj tylko Was rozdrażnię. A sobie porozważajcie na kolanach w domu, bo obecnie w naszym kraju mamy prezydenta, a kiedyś mieliśmy króla. Dziś w niektórych państwach, tak jak w Danii, zdaje się, w Norwegii są królowie, ale kiedy my myślimy o królestwie, to w ogóle nie rozumiemy do końca tego konceptu, w ogóle tego całego pojęcia. I kiedy myślimy o suwerenności, to dzisiaj panujący królowie są absolutnie nie są suwerenni, ale nawet w czasach, kiedy byli suwerenni, no, słuchajcie, nawet w czasach, kiedy król był suwerenny, to wcale nie oznaczało, że działo się wszystko, co było jego wolą. Wiecie? Suwerenność nie oznacza, że zawsze robisz to, czego chcesz. Ja się z tym naprawdę zmagam. Powiem wam jako przykład, z czym się zmagam. Czytam w Bożym Słowie, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bożą wolą jest to, żeby wszyscy byli zbawieni. A dalej czytam, że nie wszyscy będą zbawieni. Ja mam dylemat. No Bożą wolą jest, a nie wszyscy będą. Ja, Pan Bóg sobie jakoś z tym poradzi. Ale ja mam z tym dylemat. Macie też takie dylematy? Ja mam takie dylematy, rozważam to. Ale ufam Panu Bogu. Na tyle zmienił moje życie, dotknął, wiem, że jest mądrzejszy niż ja, zdecydowanie. Zdecydowanie. W ogóle, to nie, w ogóle to jest głupi przykład taki powiedzieć, że to jest w ogóle nie. No, jestem pewien, stoprocentowo. Ale zastanawia mnie to. Zastanawiam, jak to jest. I dochodzę do pewnego. Na, na, na razie jestem na takim etapie. Bóg powiedział, Chcę, żeby wszyscy byli zbawieni. Historia, przyszło, to, co będzie w przyszłości, mówi, Nie wszyscy będą zbawieni. Więc co? Gdzie jest, jak to się ma suwerenność do woli Bożej? I myślę sobie że Boża suwerenność jest oparta na Bożym Słowie, czyli na prawie. Na Słowie, które jest prawdą i prawem. Bo Bóg mówi tak, chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. I mówi, że kto uwierzy i przyjmie to, będzie zbawiony. Ale kto to odrzuci, będzie potępiony. Tak mówi Pismo Święte. A więc Bóg Dał swoje słowo i swojemu słowu jest wierny. Nie chcę więcej w to wchodzić, bo się boję, że za chwilę polecę naprawdę w i potem mnie pastor Grzegorz że będziemy dyskutować do rana. Ale podam wam przykład ze starego testamentu. To może nam rozjaśni trochę. O co w tym wszystkim chodzi? Daniel ze starego testamentu żył w czasie, w którym był bliski królowi. On był bliski królowi. Król go szanował. Nawet był premierem rządu. I został wydany dekret królewski, że ktokolwiek będzie modlił się do innego Boga niż chyba sam król, no to będzie wrzucony do jaskini z lwami. I wiecie co zrobił Daniel? Daniel się modlił. No, on po prostu robił to, co zawsze robił, i tyle. To też taka lekcja: jak myślimy, że zaczniemy się modlić, jak przyjdzie prześladowanie, to już jest za późno. Lepiej się już modlić teraz. Jak mamy to we krwi, to potem będzie łatwiej. No, i przyłapali Daniela na modlitwie, więc donieśli królowi. Jakie było prawo? Prawo było, kto się modli do innego niż król, będzie wrzucony do jaskini lwa. I król mówi Danielu: Moją wolą jest to, żebyś nie był wrzucony do jaskini lwa. Ale co jest nad moją wolą? No i ja mam tutaj dylematy. Nie chcę dalej wchodzić. Chcę Was troszeczkę podrapać w umysły żebyśmy sobie o tym pomyśleli, żebyśmy o tym pomyśleli. Podstawą suwerenności było słowo, było prawo. I przyznam się, że ta suwerenność Boga mnie intryguje i nie do końca jej rozumiem, właśnie w kontekście nawet zbawienia, w kontekście przyjęcia wiary. I zastanawiam się, gdzie jest to wszystko, gdzie to się wszystko dzieje, dlaczego nie wszystko to zawsze działa, na przykład jeśli chodzi o uzdrowienie. I myślę sobie, że to nie działa i to nie jest dlatego, że my jesteśmy, żeby nie chcę w sobie wbić poczucie winy, ale myślę, że to nie działa, bo my wchodzimy do gry. Królestwo Boże rozpoczyna się w naszych sercach, ale potem staje się królestwem, którego głosimy i manifestujemy swoim życiem. Czyli rozpoczyna się w sercach, a potem staje się królestwem głoszenia. I manifestacji swoim życiem jest zgłoszone naszymi ustami, jest proklamowane czy uwalniane za pomocą naszych rąk i naszych nóg, naszego życia po prostu. I coś mi otwiera w sercu tekst z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału słowo, które powiedział Jezus. Dlaczego dzisiaj nie do końca wszystko widzimy? Dlaczego nie do końca wszystko działa? Może tu jest odpowiedź: Idźcie i głoście bliskie. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Bliskie już jest. Jest już blisko. Jest w zasięgu ręki. Jezus dla mnie mówi tutaj, ustanawia pewne prawidło, można powiedzieć jakąś teologię, która mówi, że królestwo jest na wyciągnięcie ręki. Prawie już, ale jeszcze nie do końca. Królestwo istniało zanim Jezus tu przyszedł na Ziemię. Ale kiedy przyszedł na Ziemię, sprowadził ją w większym, wprowadził je w większym. Wymiarze. On żył Królestwem. Ja mógłbym powiedzieć śmiało, że Jezus był Królestwem, on żył Królestwem. Jan chrzciciel głosił Królestwo. Jezus pojawił się i Królestwo stało się pełniejsze. Ale teraz do dzisiaj Królestwo wciąż przychodzi. Dlatego Jezus naucza, byśmy modlili się: przyjdź królestwo, przyjdź królestwo. Więc co będę robił? Będę modlił się nad moją żoną, aby do jej życia przychodziło Królestwo. Będę modlił się z wiarą, że któregoś dnia zamanifestuje się ono w jej ciele i nastąpi uzdrowienie. Będę tak wierzył i będę do tego dążył. Będę się z tym zmagał, ale będę to wyznawał i będę się tego trzymał. Wolę tak, niż wznosić modlitwę niewiary. Ktoś powie, no fajnie, ale dobrze by było, żeby tak królestwo przyszło pełniej. I powiem wam, ono przyjdzie. Ono przyjdzie. Ale diabeł chcecie skoncentrować na tym, co nie przychodzi, żebyś nie ogłaszał tego, co już jest w Bożym Słowie. Pomyśl o tym. Diabeł chce, żebyś skoncentrował się na tym, co nie przychodzi, a nie na tym, co już przyszło i jest opisane w Bożym Słowie. Jezus powiedział: Bliskie jest Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie. Wskrzeszajcie umarłych. Powiem wam, miałem kilka razy do mnie ktoś dzwonił i mówi. Pastorze, ja mam przekonanie, że mam modlić się. Ktoś zmarł, mam modlić się o wskrzeszenie, co pastor myśli na ten temat. Ja zawsze mówię tak: módl się. Módl się. Tylko zrób w taki sposób, z szacunkiem dla rodziny, z szacunkiem dla zmarłego. Zrób to z szacunkiem dla tych, którzy będą widzieli, jak się modlisz. Zrób to, po prostu módl się, tylko nie wyprawiaj tam jakichś takich rzeczy, które będą oburzeniem dla, dla, dla o, o, wiecie o co chodzi, dla otoczenia. Ale módl się, masz takie przekonanie, módl się. Gdy to się nie dzieje, nie wiem dlaczego, ale jeśli Bóg cię do tego pobudza, to się módl. Bo wskrzeszenia się zdarzają na świecie. Dlaczego więc mamy się o to nie modlić? Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Co otrzymaliście darmo? Między innymi królestwo, więc darmo je dawajcie. Kiedy więc przyjmuję królestwo do swojego serca i potem głoszę je ustami i swoimi czynami, to je proklamuję. Proklamuję je, kiedy idę. Kiedy komuś podajesz wodę, proklamujesz królestwo. Kiedy uczysz dziecko Bożego Słowa, proklamujesz Królestwo. Kiedy błogosławisz tych, którzy Cię przeklinają, proklamujesz Królestwo. Kiedy żyjesz w zgodzie z zasadami Królestwa, proklamujesz Królestwo. Kiedy uzdrawiasz chorych, proklamujesz Królestwo. To jest połączenie, to jest jednoznaczne. A dlaczego to wszystko się jeszcze nie stało tak do końca? Bo Królestwo przychodzi i będzie przychodzić coraz pełniej, aż przyjdzie kiedyś w pełni całkowicie. Przyjdzie kiedyś w pełni. Kiedyś przyjdzie tak w pełni, że ten nasz namiot, w którym żyjemy, jak mówi apostoł Paweł, zostanie zamieniony na inny, który już nie będzie podlegał procesom chorobowym i starzenia. Jedynie z tym, co się tutaj zmagamy, to jest czas. I ja sobie wtedy zadaję pytanie, no ale co, jak zabraknie mi czasu? I wiecie, co odkryłem? Już bardzo dawno, parę lat te, paręnaście lat temu, Odkryłem, że jeśli zabraknie mi czasu, to królestwo naprawdę przyjdzie. I przyjdzie finalnie. Przyjdzie finalnie, tam w wieczności. Nowe ciało i tak dalej, i tak dalej. Bo my mamy taki pogląd nad swoim życiem. Wierzymy, że jesteśmy fizycznymi stworzeniami, które od czasu do czasu mają doświadczenie duchowości. Ale tak naprawdę my jesteśmy duchowymi stworzeniami. Które czasowo doświadczają fizyczności. Ja myślę, że wszystko to, co dzieje się tu i teraz, często nam, nas przeraża. A Bóg mówi, nie jesteś na stałe fizycznym stworzeniem. Jesteś stworzeniem duchowym. Jesteś ambasadorem królestwa, które przychodzi przez ten świat. Może dzisiaj sobie siedząc, słuchasz to, ja, ja tylko podrapałem tematy. Ja się nawet ich nie chcę podjąć, bo ja do końca tego nie rozumiem. Wyznaję to w pokorze. Ja nie jestem pastorem, który wie wszystko. Kiedyś ktoś mi powiedział, że jako pastor nawet nie mogę tak powiedzieć, że nie wiem wszystkiego, ale ja nie wiem wszystkiego. Nie rozumiem wielu rzeczy. Nie wiem. Wiem, czego bym chciał, ale nie rozumiem. Ale chcę się modlić. Chcę mieć wiarę, chcę ogłaszać Boże Królestwo. Może dzisiaj myślisz, że to, czego najbardziej potrzebujesz, to są pieniądze. Może myślisz, że tego, czego najbardziej potrzebujesz, to lepsza praca. Może myślisz, że tego, czego najbardziej potrzebujesz, to mąż lub żona. Może myślisz, że tego, czego najbardziej potrzebujesz, to lepsza figura lub lepsze zdrowie. Może myślisz, że tego, czego najbardziej potrzebujesz, to nowy samochód czy większy dom. Może myślisz, że tego, czego najbardziej potrzebujesz w tym momencie, to egzotyczne wczasy. Chcę Ci powiedzieć, że to wszystko nieprawda. Nawet nieprawdą jest, że tego, czego dzisiaj najbardziej potrzebujesz, to jest Twoje zdrowie. To jest nieprawda. To, czego najbardziej dzisiaj potrzebujesz, to Bożego Królestwa w swoim życiu. To Bożego Panowania. To mocy i Panowania Jezusa Chrystusa nad każdą sferą Twojego życia. Wiecie, dlaczego potrzebujemy najbardziej Królestwa? Dlaczego potrzebujemy go doświadczać? Dlaczego chcemy, żeby Królestwo Boże przychodziło? Dlatego, że Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Dlatego modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Najważniejszą rzeczą w życiu jest poddanie się Bożemu Panowaniu. To jest największa Twoja potrzeba, Panowanie Chrystusa nad Twoim życiem, nad każdą Jego sferą. A gdy będzie on panował nad każdą sferą, wszystko inne, wszystko inne będzie ci dodane. Ale jeśli zaczynasz od szukania wszystko, wszystkiego innego, a nie od Królestwa Bożego, będziesz rozczarowany. Szuka więc Bożego panowania nad każdą sferą twojego życia. Bez względu na to, jak to rozumiesz, szukaj na to, żeby Bóg panował nad tobą, nad twoją pracą, twoim życiem. Nad Twoją seksualnością, nad Twoimi pragnieniami, nad Twoimi marzeniami, nad wszystkim. Jeśli Bóg zapanuje, wszystko inne będzie Tobie dodane. Dlatego dzisiaj wołam: Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I na tym kończę dzisiejsze moje kazanie. Podrapałem, zaniepokoiłem, może, ale teraz jest czas na modlitwę. Każdy z nas potrzebuje Bożego Królestwa. Każdy z nas potrzebuje Boga w swoim życiu, Jego panowania nad różnymi sferami naszego życia. Chciałbym teraz, żebyśmy pochylili wszyscy głowy. Żebyśmy pochylili głowy, poprosili Ducha Świętego, by teraz przemawiał do nas, by pokazywał nam, jakie sfery naszego życia potrzebują Bożego Panowania. Boże Ojcze, Duchu Święty, prosimy Cię, byś teraz dotykał nas, byś teraz objawiał nam te rzeczy, które potrzebują Twojego panowania, te rzeczy w nas. Panie, chcemy Ciebie prosić, żeby Twoje Królestwo przyszło do tych rzeczy, przyszło do naszego życia. Dziękuję Tobie, że ono jest blisko nas, blisko jest Królestwo Boże. Panie, dla wielu z nas jest na jedno słowo zawołania. Bo w zasadzie ono jest blisko na bicie naszego serca, na zawołanie z pragnieniem naszego serca. Dlatego Panie dzisiaj wołam: Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja w naszym życiu, jak w niebie, tak i na ziemi. Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Duchu Święty, teraz działaj. Jesteś tutaj, dotykaj nas. Dotykaj nas. Miejmy pochylone głowy.